Przedstawiciele służb mundurowych spotkali się w meczu inaugurującym trzecią kolejkę Miejskiej Ligi Piłki Halowej Sokatos.pl. Strażacy z Płomienia mieli przed meczem 3 punkty na koncie. Stróże Prawa, czyli 997 MP Serwis, o jeden więcej. Początek zapowiadał szybkie spotkanie z dużą liczbą sytuacji i bramek. Wynik w trzeciej minucie otworzył Damian Pawlik. Płomień z prowadzenia cieszył się zaledwie 2 minuty. Po podaniu od Huberta Rożka do remisu doprowadził Mariusz Warmijak. Właściwie w tym momencie spotkanie mogło się już zakończyć. Do końca pierwszej połowy i w drugiej odsłonie mecz toczył się w żółwim tempie. Zawodnicy obu zespołów sprawiali wrażenie, jakby satysfakcjonował ich podział punktów. Strażacy nie potrafili wykorzystać faktu, że po przerwie przez 2 minuty grali z przewagą jednego zawodnika, po tym jak żółtą kartkę ujrzał Rożek. Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło i zespoły zainkasowały po jednym punkcie. Następnie na parkiecie pojawili się piłkarze Ryczywołu Junior oraz Skorpiona. Grały ostatni z drugim zespołem tabeli. Tu również szybko rozwiązał się worek z bramkami. Trzecia minuta, fatalny w skutkach błąd bramkarza Skorpiona i Ryczywu obejmuje prowadzenie. Jednak mija nieco ponad minuta i ponownie jest remis. Do siatki trafia Andrzej Bachanek. Skorpion idzie za ciosem i w szóstej minucie obejmuje prowadzenie. Na listę strzelców wpisuje się Mariusz Lis. Mimo wielu okazji dla obu drużyn, taki wynik utrzymuje się aż do 17 minuty. Mateusz Kowalik zdobywa bramkę dla Ryczywołu i jest 2-2. Ostatnie słowo w tym spotkaniu, przynajmniej na parkiecie, należało do zawodników w zielono-czarnych strojach. Na nieco ponad minutę przed końcem drugi raz do siatki trafia Lis i Skorpion pokonuje Ryczywoł Junior 3-2. Tak wyglądało to na parkiecie. Jednak oficjalny wynik brzmi 5-0 dla Ryczywołu Junior. Powód? W drużynie rywali wystąpił nieuprawniony zawodnik. Mariusz Zieliński jest zgłoszony w Radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej jako piłkarz tęczy Augustów. Z takiej samej przyczyny 3 punkty na rzecz KGK stracił Campeon. Na parkiecie było aż 9-0 dla Campeonu, a 2 bramki zdobył Grzegorz Wasiński. On jednak również nie jest uprawniony do gry, gdyż jesienią występował w rezerwach Energii Kozienice. Pozostałe spotkania rozstrzygnęły się już tylko i wyłącznie na parkiecie. Pierwsze zwycięstwo odniosło Łukawa. Po 2 bramki Krystiana Badowicza i Marka Bieńka wystarczyłyby pokonać FC Głowaczów. Dla przegranych trafiali Damian Postek i Krzysztof Krupiński. Po porażce na inaugurację drugi mecz z rzędu wygrały Świerże. Gole Patryka Zawadzkiego i Piotra Furtaka zapewniły im minimalny triumf nad Brzuzą. Dla pokonanych honorową bramkę zdobył Damian Tetlak. Lider wygrał, lecz po raz kolejny nie zachwycił. Old Boy Kozienice po bramce Bartłomieja Molendy pokonali Ryczywu 1-0. I z kompletem 9 punktów otwierają tabelę. Po 6 mają na koncie Głowaczów, Świerże oraz Skorpion. Drugim zespołem bez porażki jest 997 MP Serwis. Z dorobkiem 5 punktów zajmuje 5 miejsce. Stawkę zamyka Ryczywu, na razie komplet porażek. Czwarta kolejka rozpocznie się od spotkania Świerży z Old Boyami. Później KGK zagra z Brzuzą. Ryczywu Junior zmierzy się z Campeonem. Rywalem Łukawy będzie Ryczywu. Płomień rywalizować będzie ze Skorpionem. A kolejkę zakończy mecz FC Głowaczów z 997 MP Serwis.